dzisiejszym będzie obradowała na podstawie obowiązującego porządku obrad, który został Wam wcześniej dostarczony. I więc jest to punkt drugi, informacja przewodniczącego Rady odnośnie posiedzenia wspólnego Komisji Rady dotycząca wyboru przewodniczących komisji oraz przyjęcie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady. Punkt trzeci. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Młodzieżowej Rady na rok szkolny 2014-2015. I tutaj mamy trzy podpunkty. Przedstawienie planu pracy Rady, dyskusja na temat ostatecznej formy planu pracy Rady, głosowanie nad uchwałą. Punkt czwarty. Jest to uchwała w sprawie wprowadzenia patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Punkt piąty. Uchwała w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Tutaj również mamy trzy podpunkty. Jest to zgłoszenie pracy do komisji. To jest podpunkt A. Podpunkt B. Wybór przewodniczącego komisji. Podpunkt C. Głosowanie nad uchwałą. Punkt szósty. Uchwała w sprawie przeprowadzenia trzeciej edycji konkursu Grudziądz Moje Miasto. Tutaj też mamy trzy podpunkty. Informacja o sposobie przeprowadzenia konkursu, zgłoszenia do komisji konkursowej, głosowanie nad uchwałą. Punkt siódmy. Uchwała w sprawie przeprowadzenia powiatowej olimpiady wiedzy o społeczeństwie pod nazwą Mistrz Samorządności. Tutaj mamy cztery podpunkty. Informacja o sposobie przeprowadzenia konkursu, zgłoszenia do komisji konkursowej, wybór przewodniczącego oraz sekretarza komisji, głosowanie nad uchwałą. Tutaj mamy dwa punkty, które później ulegną zmianie. Jest to uchwała w sprawie odwołania radnych i uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych. Punkt dziesiąty względem starego porządku obrad jest to uchwała w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Punkt 11. Plan i metodyka działania Rzecznika Praw Płci Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Tutaj mamy dwa podpunkty. Punkt 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Stałych Młodzieżowej Rady Miejskiej. Również mamy dwa podpunkty. Punkt 13. Dyskusja nad nowelizacją statutu. Punkt 14. Informacja przewodniczącego komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia międzyszkolnego konkursu wiedzy o grudziądzkim sporcie o stopniu i realizacji konkursu. Punkt 14. Informacje prezydium. Punkt 15. Mówienie kwestii dyżurów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. Punkt 16. Mówienie kwestii prowadzenia strony internetowej. Punkt 17. Wnioski wolne głosy. Punkt 19. Zakończenie obrad. Do porządku obrad proponuję następujące zmiany. I tak, na podstawie paragrafu 23 ustępu 3 statutu Rady wnoszę wniosek o charakterze formalnym w sprawie skreślenia punktu 9 z porządku obrad, czyli jest to punkt uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. Po konsultacjach prawnych wystarczy tylko, gdy rozpatrzymy punkt 8. Na podstawie paragrafu 23 ust. 4 statutu podaję wniosek formalny pod głosowanie i zarządzam zapisanie wyników w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt 13. Była to dyskusja nad nowelizacją statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Jest to bardzo obszerny punkt w naszym porządku obrad, dlatego proponuję, abyśmy na ten punkt jednak poświęcili osobną sesję. I tak jak wcześniej, kto jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie propozycja została. I kolejna zmiana. W związku z nieobecnością usprawiedliwienia Rzecznika Praw Płci Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza wnoszę o skreślenie punktu 11 dzisiejszego porządku obrad. Jest to wniosek formalny, podaję go pod głosowanie. Kto jest za? Wstrzymał. Dziękuję bardzo. Zgodnie z naszym porządkiem obrad przechodzimy do podpunktu C. Przyjęcie protokołu z drugiej sesji. Czy ktoś zgłasza jakieś zastrzeżenia do protokołu? W wyniku braku zastrzeżeń stwierdzam, że protokół z drugiej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja przewodniczącego Rady odnośnie posiedzenia wspólnego Komisji Rady dotycząca wyboru przewodniczących komisji oraz przyjęcie protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady. I teraz pozwolę sobie przeczytać protokół z posiedzenia komisji. Uznam go jako informację przewodniczącego Rady. Protokół nr 1 łamane przez 14 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Młodzieżowej Rady Miejskiej Kursów Juliusz Gajkowski, przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Kamil Pawłowski, przewodnicząca Komisji Kultury i Rozrywki Magdalena Mazurska, przewodniczący Komisji do spraw problemów młodego grudziąckiego społeczeństwa i spraw uczniowskich Grzegorz Zapukowski. Na ten porządek wyczerpano i posiedzenie zamknięto, podpisał przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej. W związku, że w tym punkcie mamy przyjęcie protokołu, kto jest za przyjęciem niniejszego protokołu?
protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego naszej pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej Kurczęta na rok szkolny 2014-2015. Przeczytam tutaj merytoryczną uchwałę i to jest uchwała Młodzieżowej Rady Miejskiej Kurczęta z dnia 15 września 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej Kurczęta na rok szkolny 2014-2015. Na podstawie paragrafu 2 i paragrafu 3 punktu 4 oraz paragrafu 28 punktu 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza, będącego załącznikiem do uchwały nr 30/114/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza na rok szkolny 2014-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie planu pracy powierza się Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z naszym porządkiem obrad nastąpi teraz przedstawienie planu pracy przez Prezydium. I teraz tak. Plan pracy na wrzesień tego roku jest to m.in. organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Grudziądzkim Sporcie Pamięci Profesora Majowskiego. Na naszej sesji pod koniec będzie sprawozdanie przewodniczącego komisji, więc myślę, że na ten temat będziemy jeszcze rozmawiali. Oraz plan na wrzesień to jest stworzenie strony internetowej poświęconej Młodzieżowej Radzie Miejskiej Grudziądza. Ten punkt naszego planu pracy jest również ujęty pod koniec naszej sesji, więc myślę, że o tym będziemy szerzej rozmawiali pod koniec. Październik 2014 roku jest to organizacja trzeciej edycji konkursu Grudziądz Moje Miasto. Tutaj jest zastrzeżeniem zmiany terminu realizacji konkursu w związku z konkursami przedmiotowymi organizowanymi przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Chodzi tutaj o to, żeby nasz konkurs, który chcemy zrealizować, nie kolidował z terminami konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. I mamy listopad 2014 roku. Jest to organizacja żywej lekcji historii z Młodzieżową Radą Miejską. Tematyka tego konkursu byłby to wywóz Polaków na Syberię, przedstawiony przez członków Królewskiego Koła Sybiraków, tak jak to było w poprzedniej kadencji. Optymalny termin myślimy, że byłby to 14 listopada, w związku z tym, że 11 listopada mamy Narodowe Święto Niepodległości. I dodatkowo moglibyśmy na tej żywej lekcji historii przeprowadzić też wykład, debatę na temat, której tematyka dotyczyłaby odzyskania niepodległości przez Polskę. W listopadzie jeszcze mamy pomoc w organizacji Szlachetna Paczka. Jest to m.in. rozreklamowanie akcji w grudziąckich szkołach. Na grudzień mamy organizację kolędowania z Radą. Tutaj na jednym z naszych wyjazdów padł pomysł organizowania takiego kolędowania z Radą, w której Młodzieżowa Rada Miejska i Rada Miejska Grudziądza wspólnie by śpiewały kolędy. Mogłoby to być połączone z jakimiś świątecznymi występami i być może dochód z jakiejś sprzedaży, jakiejś dekoracji przedmiotów świątecznych przeszedłby na cel doposażenia grudziąckich szkół, ale to wszystko jest jeszcze w planie, to jest tylko taki ujęty jeden punkt. Na styczeń mamy tak. Organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie pod nazwą Miss Samorządności. Tutaj też przedstawię tylko wstępnie ten punkt, w związku z tym, iż jest to nasz kolejny, iż jest to punkt, następny punkt naszej sesji. I teraz tak, etap szkolny. Konkurs dzieliłby się na trzy etapy. Etap szkolny, powiatowy i etap finałowy. Etap szkolny. Zakres etapu szkolnego byłby to zakres podstawy programowej nauczania wiedzy o społeczeństwie z gimnazjum. Do etapu powiatowego przechodziłyby osoby z 60% poprawnych odpowiedzi. Etap powiatowy to jest zakres podstawowy dla klasy pierwszej gimnazjum i etap finałowy, test pisemny z podstawy programowej dla wiedzy o społeczeństwie, poziom rozszerzony dla liceum. Oczywiście to jest wszystko jeszcze wstępnie. Też będziemy przedstawiali to w kolejnej uchwale. I oczywiście podział olimpiady na szkoły średnie i
gimnazję. I tutaj oddaję głos naszej wiceprzewodniczącej, która przedstawi kolejne. Młodzieżowa Rada Miasta Grudziądza zamierza zorganizować debatę pod tytułem Młodzi Samorządni. Byłaby to dyskusja na temat funkcjonowania i wpływu młodych Grudziądza na wygląd i sferę miejską miasta. Ponadto zamierzamy wydać tomik poezji walentynkowej w celu promocji młodych Grudziądza. Następnie w marcu zostanie zorganizowana konferencja młodzieżowych samorządów lokalnych w województwie kujawsko-pomorskiego. Ma ona na celu wymianę doświadczenia oraz promocję Grudziądza. W kwietniu w planie pracy Młodzieżowej Rady Miasta znalazł się konkurs fotograficzny pod tytułem Grudziądz okiem młodych, którego wyniki będziemy mogli zobaczyć w czasie wystawy prac. W kwietniu zostanie również przeprowadzona na żywo lekcja historii dla młodych Grudziądza, wprowadzona przez samych kawalerzystów. Maj. Organizacja majówki pikniku edukacyjnego, wspólnej imprezy połączonej z koncertem patriotycznym. W czerwcu będziemy organizować Dzień Sportu, turniej w siatkówkę planszową oraz imprezę hip-hopową zrzeszającą fanów tego rodzaju muzyki. W odpowiedzi na zainteresowanie młodego grudziąckiego społeczeństwa tym rodzajem muzyki. Na ten rok szkolny. Oprócz tego, tak jak tutaj wspomniała wiceprzewodnicząca rady, będzie wydawany, postaramy się wydać tomik poezji, ale wiem, że jeszcze jeden pomysł co do planu pracy ma radny Kamil Pawłowski. Zapraszam w imię. Witam wszystkich zgromadzonych. Chciałem przedstawić Wam informację na temat piłkarskiego turnieju uchwały Młodzieżowej Rady Miasta. System rozgrywek składa się z dwóch faz. Pierwsza z nich, faza grupowa, rozgrywana jest między zespołami z jednej szkoły. Zwycięzca grupy bezpośrednio awansuje do drugiej fazy rozgrywek, czyli fazy pucharowej. Zespół, który grupuje się na drugiej pozycji, po uczestnictwo po walce z pokonywania razy z zespołem z innej szkoły. W pierwszej fazie, o miejscu, czasie oraz formie meczu decyduje dana szkoła. Organizator o wyżej wymienionych sprawach decyduje w drugiej fazie. Runda ta będzie składać się z 300 zespołów, które będą rywalizowały na 5 etapach. W 1/6, w 1/8, ćwierćfinale, półfinale oraz finale. Kadry zespołów składają się tylko z osób z klasy, a liczba uczestników to 16. Drużyny mogą być mieszane, to znaczy w jednym drużynie mogą występować dziewczyny i chłopacy. Kadra meczowa składa się z 8 zawodników, a na ławce rezerwowej może siedzieć cała reszta drużyny, czyli pozostała osoba. Podczas wszystkich meczów raz drużyną musi przebywać jeden z trzech zgłoszonych opiekunów. Brak takiej osoby skutkuje łagodnym. Ponadto, wstęp opiekunem, dana osoba obliguje się do informowania organizatora tydzień przed meczem oraz dostarczania wyników wraz z protokołem z meczu w ciągu 3 dni po zakończeniu spotkania. Dziękuję. W sprawie przyjęcia planu pracy. Tu mamy wrzesień, konkurs o Bronisławie Malinowskim, stworzenie strony internetowej. Październik, trzecia edycja konkursu Grudziąckie Miasto. Listopad, organizacja żywej lekcji historii, pomoc w organizacji akcji Szlachetna Paska. Grudzień, korelowanie z Radą. Styczeń, organizacja powiatowej olimpiady wiedzy o społeczeństwie. Luty, organizacja debaty młodzi samorządni, organizacja konkursu poetyckiego na młodych Grudziądza. Marzec, organizacja konferencji. Kwiecień, organizacja konkursu fotograficznego i organizacja lekcji, kolejnej lekcji z Młodzieżą Radą Miejską. Maj, organizacja majówki z Radą. Czerwiec, organizacja Dnia Sportu i organizacja imprezy hip-hopowej. Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw podjętych do realizacji przez Młodzieżą Radę Miejską zostaną zrealizowane również Grudziąska Liga Piłkarska oraz wydanie tomiku poezji po konkursie poetyckim. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie naszego planu pracy? Ktoś chciałby coś wnieść? Dobra, dziękuję, nie za pytania. A więc przechodzimy do głosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały 2014-2015? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Prowadzenia Patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jest to jedna z obszerniejszych uchwał na dzisiejszej sesji, więc pozwolę sobie czytać paragraf po paragrafie tej uchwały i od razu będę objaśniał, na jakiej zasadzie to działa. Uchwała Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wprowadzenia Patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Paragraf pierwszy.
Młodzieżowa Rada Miejska Grudziądza może w drodze uchwały nadawać swój patronat nad wydarzeniami, projektami, konkursami i innymi inicjatywami realizowanymi na terenie gminy miasto Grudziądz, których założenia pokrywają się ze statutowymi celami Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Punkt ustęp drugi. Patronat Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza mogą otrzymywać fundacje, stowarzyszenia, organizacje, które działają na rzecz rozwoju młodzieży o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym lub są stworzone przez lub przy współpracy młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie gminy miasto Grudziądz. Czy w tym paragrafie jest coś niejasnego? Czy macie jakieś pytania do tego paragrafu, tych dwóch ustępów? Nie widzę. Więc myślę, że jest to paragraf dosyć jasny i nie wymaga on wytłumaczenia. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Młodzieżowa Rada Miejska Grudziądza nadaje patronat na pisemny wniosek organizatora wydarzenia projektu, o których mowa w paragrafie pierwszym, skierowanego do przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Ustęp drugi. Wniosek o nadanie patronatu przez Młodzieżową Radę Miejską Grudziądza składa się do Biura Rady Miejskiej nie dłużej niż 6 tygodni przed datą realizacji inicjatyw wymienionych w paragrafie pierwszym. Ustęp trzeci. Wzór wniosku stanowi założnik do numer 1 niniejszej uchwały. I teraz tutaj pozwolę sobie przedstawić tutaj wniosek, jak i projekt wniosku, więc we wniosku znajduje się tak. Część A. Jest to organizator i jest to nazwa wnioskodawcy, adres, kod pocztowy, osoba odpowiedzialna za projekt i kontakt z urzędem. Tutaj mamy tabelkę imię i nazwisko, funkcję, telefon i e-mail. Część B wniosku jest to wydarzenie, nazwa wydarzenia, termin i miejsce, cel i sposób promocji tego wydarzenia. Część C wniosku jest to oczekiwana pomoc tytułu objęcia patronatem. Tutaj wnioskodawca będzie opisywał, w jaki sposób mielibyśmy pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia. Punkt D wniosku jest to zasięg i przewidywalna liczba uczestników. Tutaj mamy zasięg miejski, gminny, powiatowy, wojewódzki, regionalny, ogólnopolski i inny. Punkt B przewidywana liczba uczestników. Punkt C wniosku jest to opis wydarzenia wraz z uzasadnieniem złożenia wniosku. Punkt E wykaz załączników. Przejdziemy teraz do kolejnego paragrafu naszej uchwały i to jest ustęp paragraf trzeci, ustęp pierwszy. W momencie wpłynięcia wniosku przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej kieruje wniosek o nadanie patronatu do powołanej w tym celu Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej, która w przeciągu 3 dni wydaje opinię na temat zasadności nadania patronatu. Opinia ta nie jest wiążąca dla Rady. Tutaj może wytłumaczę. W momencie, w którym wniosek zostanie złożony, czyli przewodniczący albo moi zastępcy kierują ten wniosek do komisji, która będzie oceniała zasadność nadania tego patronatu i tak jak jest tutaj ostatnie zdanie, opinia ta nie jest wiążąca dla rady. Co to może oznaczać? Oznacza to, że radni podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia wniosku o nadanie patronatu nie muszą, nie tyle nie muszą się liczyć, tylko nie jest ona wiążąca. Nie musi, decyzja radnych musi być taka sama jak decyzja tej komisji. Ustęp drugi, paragrafu trzeciego. Po wydaniu i zapoznaniu się z opinią przewodniczący rady kieruje wniosek pod obrady rady, która decyduje o nadaniu patronatu. W tym ustępie jest napisane, że tylko i wyłącznie rada decyduje o nadaniu patronatu. Ustęp trzeci paragrafu trzeciego to jest o decyzjach rady niezwłocznie powiadamia się organizatora w sposób pisemny. Tutaj myślę, że wszystko jest jasne. Skład komisji, paragraf 4. Skład komisji, o której mowa w paragrafie 3, punkt 1, wchodzi 3 radnych oraz opiekun rady. Komisja ta powołuje się odrębną uchwałą rady. Tutaj mam pytanie do naszego opiekuna, czy pan wyraża chęć udziału w pracach naszej komisji? Dobrze, dziękuję bardzo. I tutaj mam jeszcze pytanie do was, czy zostajemy przy opiekun rady i 3 radnych, czy zmniejszamy liczbę radnych z 3 do 2? Nie wiem, tutaj jest, jakie są wasze zdania. Może przeprowadzimy głosowanie. Tutaj za tym, aby w komisji do spraw opiniowania. To jest sprzeciw. Zostałem przegłosowany. Mowa w paragrafie 3, punkt 1, wchodzi 3 radnych oraz opiekun rady. Komisję tę powołuje się odrębną uchwałą rady i tą uchwałę będziemy rozpatrywali zaraz po tej uchwale, którą obecnie czytam. Paragraf 5. Ustęp 1. Objęcie przez Młodzieżową Radę Miejską Grudziądza patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego. Tutaj myślę, że wszystko jest jasne. Młodzieżowa Rada Miejska obejmując patronat deklaruje swoją pomoc organizacyjną, logistyczną oraz w miarę możliwości może podjąć się działalności informacyjnej mającej na celu nagłośnienie wydarzenia.
Są jakieś pytania do tego? Nie widzę, więc przechodzimy do kolejnego paragrafu uchwały. Młodzieżowa Rada Miejska nie obejmuje patronatem wydarzeń wymienionych w paragrafie pierwszym, których celem jest szerzenie treści niezgodnych z prawem lub godzących w interes młodzieży lub mających charakter polityczny. Myślę, że tutaj ten paragraf też nie wymaga objaśnienia. Paragraf 7 ustęp 1. Podmiot, który otrzymał patronat Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza lub organizatorzy wydarzenia objętego patronatem, zobowiązany jest poinformować uczestników wydarzenia, inicjatywy, konkursu o fakcie nadania patronatu. Tutaj też myślę, że wszystko jest jasne. Paragraf 2. Podmiot, który otrzymał patronat Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza lub organizator wydarzenia objętego patronatem, zobowiązany jest do umieszczenia na wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i innych logotypu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza, który otrzyma drogą elektroniczną. Paragraf 8. W uzasadnionych przypadkach Młodzieżowa Rada Miejska może w drodze uchwały odebrać nadany patronat. Paragraf 8 jest odwołaniem do paragrafu 6 niniejszej uchwały. Jeżeli ktoś w trakcie realizacji konkursu jakiegoś przedsięwzięcia będzie cechował swoje przedsięwzięcie, swój konkurs politycznie lub zacznie się konkurs, będzie obojętnie jakie wydarzenie będzie realizowane niezgodnie z prawem lub będzie miało charakter polityczny, Rada może w drodze uchwały odebrać nadany patronat. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Paragraf 10. Uchwałę uważa się za wiążącą dla kolejnych kadencji Rady. Paragraf 10 oznacza to, że wszystkie inne kadencje Rady po naszej Radzie będą stosowały się do tej uchwały, o ile oczywiście jej nie zmienią, nie wprowadzą jakichś zmian. I paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z radnych ma pytania do niniejszej uchwały? Zapytać się, jak będzie to wyglądało. Nie widzę. A więc przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. I przechodzimy do kolejnego porządku, do punktu porządku obrad, czyli uchwała w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podpunkt A. Zgłaszanie do prac komisji, długo przewodniczącego komisji, głosowanie nad uchwałą. Może teraz przeczytam merytoryczną uchwałę. Uchwała Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej, określenia jej składu osobowego oraz zakresu działań. Na podstawie paragrafu 3 punkt 1 i paragrafu 4 uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wprowadzenia patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 września 2014 roku uchwala się, co następuje. Powołuje się komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza w składzie Obiegu Młodzieżowej Rady Miejskiej zgodnie z uchwałą pani Joanna Iwanowska. Mamy jeszcze 3 wakujące miejsca. Chciałbym tutaj jeszcze radnym przedstawić, iż nieobecny na tej sesji radny rzecznik praw ucznia Grzegorz Kozakowski wyraził pisemnie zgodę na branie udziału w tych pracach tej komisji, więc automatycznie wpisuję radnego Grzegorza. I teraz potrzebujemy jeszcze, zgodnie z tym, co przyjęliśmy, jedną osobę. Przepraszam, dwie osoby, dwoje radnych, którzy będą chcieli brać udział w pracach tej komisji. Jak się wyobrazić? I jeszcze jedną osobę. Teraz przeczytam paragraf radny Paweł Tola oraz radny Henryk Pawłowski. Powołuje się przewodniczącego komisji osoby. Teraz tutaj bym prosił, czy ktoś po prostu tutaj z obecnych na sesji chce brać udział, chce być przewodniczącym tej komisji? Ja. Czy ktoś z radnych zgłasza przeciw bądź z członków komisji? Nie widzę, a więc w paragrafie 2 powołuje się przewodniczącego komisji osobie, wpisuje radny Kenny Pawłowski. Paragraf 3 tej uchwały brzmi następująco. Zakresem działania
działań komisji jest opiniowanie wniosków o nadanie patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grudziądzu. Paragraf 4. Komisja wydaje opinię w przeciągu 3 dni od doręczenia jej wniosku o nadanie patronatu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza przez przewodniczącego rady. Paragraf 5. Komisja może sama wychodzić z inicjatywą objęcia patronatem wydarzeń, inicjatyw, które uważa za stosowne. Paragraf 6. Przewodniczący komisji zgłasza pisemnie przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej chęć objęcia patronatem wydarzeń i z inicjatywy komisji. Następnie wniosek ten opiniowany jest przez prezydium rady i staje się przedmiotem obrad następnej sesji. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Czy chciałby jeszcze wprowadzić jakieś zmiany do niniejszej uchwały? Nie widzę. A więc kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Młodzieżowej Rady Miejskiej, określenia jej składu osobowego oraz zakresu działań? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 6. Uchwała w sprawie przeprowadzenia trzeciej edycji konkursu Grudziądz Moje Miasto. Tutaj mamy również 3 podpunkty. Informacja o sposobie przeprowadzenia konkursu, zgłoszenia do komisji konkursowej, głosowanie nad uchwałą. I teraz przeczytam uchwałę i potem będziemy rozmawiali na temat tej uchwały. Chodzi tutaj o skład komisji konkursowej oraz cele i wskazówki dla komisji do spraw organizacji konkursów, w jaki sposób ma kierować swoje działania w stronę napisania regulaminu konkursu. Uchwała Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie przeprowadzenia trzeciej edycji konkursu Grudziądz Moje Miasto. Na podstawie paragrafu 3 punktu 3 Ustawy Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza, będącego załącznikiem do uchwały nr 3014 Rady Miejskiej Grudziądza, uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Postanawia się zorganizować, przeprowadzić i przeprowadzić w Młodzieży Grudziąckiej trzecią edycję konkursu Grudziądz Moje Miasto. W celu wykonania zadania określonego w paragrafie 1 powołuje się komisję konkursową w składzie. W projekcie uchwały są wpisani 4 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz ekspert, ale w związku z tym chciałbym prowadzić autopoprawkę do tej uchwały, w związku z tym, jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi w sprawie wyrażenia zgody na branie udziału w pracy naszej komisji przez pracownika muzeum, więc punkt w osobie ekspert zostaje skreślony. I teraz również radny Grzegorz Kusakowski, wiedząc, że nie będzie obecny na sesji, złożył wyraził pisemną zgodę na udział w pracach komisji konkursowej, więc jako pierwszego wpisuję radnego Grzegorza Kusakowskiego. I teraz, czy pozostajemy przy formie 4 radnych w komisji konkursowej, czy tutaj, nie wiem, czy może tak jak w latach ubiegłych, nasza pani opiekun podjęłaby się też prac naszej komisji, jak to było w poprzedniej kadencji. Ze względu na wszystko i tak będę to tłumaczyć. Tylko to musi być wszystko. Jasne. Wyraża pani zgodę? Dziękujemy bardzo. Więc mamy przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady Grzegorz Zakowski, opiekun Młodzieżowej Rady Joanna Iwanowska. I teraz mamy 3 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej jeszcze do obsadzenia. Czy zostajemy przy 3 przedstawicielach Młodzieżowej Rady, czy zmniejszamy tą liczbę do 2? Jakie są wasze propozycje? Myślę, że powinniśmy zostać przy tej pożytowce. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie widzę. A więc czyli pozostajemy przy 3 osobach w komisji konkursowej. I teraz proszę o zgłaszanie się do pracy naszej komisji. Kto chciałby wziąć się odpowiedział? Dobra, pan Lipacki. Organizacji konkursu jeszcze. Nie tyle, że mówię coś przeciwko tobie, czy nie. Ale chodzi mi o to, że jesteś przewodniczącym komisji do spraw opiniowania patronatu i nie wiem, czy to nie byłoby troszeczkę za dużo dla ciebie, ale oczywiście, jeżeli chcesz, możemy rozszerzyć komisji konkursowej o sobie. I teraz musimy wybrać osobę, która będzie przewodniczącym komisji konkursowej. Czy są ze strony radnych jakieś propozycje? Ja proponuję
uchwały Komisja do spraw organizacji konkursu. Myślę, że tutaj jest wszystko jasne. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uchwała wchodzi w paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. I teraz. Czy ktoś ma jeszcze pytania do tej uchwały? Nie widzę. I teraz proponuję, abyśmy dokładnie omówili wskazówki dla Komisji do spraw organizacji konkursu po przegłosowaniu tej uchwały. Czy ktoś zgłasza sprzeciw do mojej propozycji? Nie widzę, dziękuję. W sprawie przeprowadzenia trzeciej edycji konkursu Grudziądz Moje Miasto. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, a więc stwierdzam, iż uchwała została podjęta. I teraz zgodnie z moim wskazówki już możemy wrócić. Teraz tak. Co do terminu, proponuję, abyśmy zaczekali, aż ujawnią się, nie wiem, czy może już zostały opublikowane terminy realizacji konkursów przedmiotowych, które zadała świata. Czy ktoś może z radnych wie? Ja nie jestem zorientowany, niestety przepraszam was za to. I teraz tak. Takie są założenia do organizacji tego konkursu. Poprzednie dwie edycje konkursu, jego tematyka obejmowała jakby dwie płaszczyzny. Konkurs dotyczył stricte zagadnień związanych z historią Grudziądza, ale również z samorządem lokalnym. I teraz w związku z tym, że mamy w planie organizację powiatowej olimpiady o społeczeństwie, wiedzy o społeczeństwie, proponuję, aby konkurs Grudziądz Moje Miasto, trzecia edycja tego konkursu, obejmowała tylko i wyłącznie zagadnienia dotyczące historii Grudziądza. I tutaj sobie wypisałem jeszcze inne, co by było ciekawe. Do etapu międzyszkolnego zalicza się 70% poprawnych odpowiedzi. Tutaj w regulaminie moglibyśmy zawrzeć taki punkt i na przykład jeżeli, tak jak to jest, tutaj wzorowałem się na kuratorium oświaty, jeżeli by było mniej osób, które byłoby na przykład, nikt nie przekroczył tego progu 70% punktów poprawnych odpowiedzi, moglibyśmy wtedy, oczywiście wszystko zapisane w regulaminie, obniżyć próg, to już w zależności o tyle, ile będzie zgłoszonych uczestników. Według mnie wprowadzenie takiej regulacji będzie wyłaniało uczestników, którzy faktycznie zajmują się, interesują się i są pasjonatami historii Grudziądza, a właśnie o to chodzi nam w realizacji tego konkursu. I konkurs byłby podzielony na etap międzyszkolny, byłby dwustopniowy, etap szkolny, etap międzyszkolny, oczywiście podział na gimnazjum i na liceum. No to są takie ode mnie wskazówki dla komisji. Czy tutaj są jakieś pytania ze strony Komisji do spraw organizacji konkursów, albo ktoś jeszcze chce, ma jakiś pomysł na realizację konkursu, co można by prowadzić? Dobrze, nie widzę. A więc uznaję, że tutaj wskazówki w stronę komisji zostały poczynione i przejdziemy do kolejnego punktu. Powiatowy Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie pod nazwą Mistrz Samorządności. Tutaj mamy cztery podpunkty. Informacja o sposobie przeprowadzenia konkursu, zgłoszenia do komisji konkursowej, przewodniczącego oraz sekretarza komisji, głosowanie nad uchwałą. Przeczytam projekt uchwały pod nazwą Mistrz Samorządności. Na podstawie paragrafu 2 i paragrafu 3 punktu 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza, będącego załącznikiem do uchwały nr 30/114/08 Rady Miejskiej Grudziądza, uchwala się, co następuje. Postanawia się zorganizować i przeprowadzić powiatową olimpiadę wiedzy o społeczeństwie pod nazwą Mistrz Samorządności. Paragraf 2. W celu wykonania zadania określonego w paragrafie 1 powołuje się komisję konkursową w składzie. W komisji konkursowej wyszczególnionych jest 4 przedstawicieli Młodzieżowej Rady, ekspert i tutaj zgodnie z ustaleniami pan Adam Gruz, doradca metodyczny w zakresie historii głosu, wyraził zgodę na branie udziału pracy naszej komisji, więc w charakterze eksperta, więc wpisuję tutaj pana jako
komisji. W związku z tym, iż mamy eksperta, wydaje mi się, że obecność nauczyciela, więc o społeczeństwie, z jakiejś szkoły, będzie po prostu niepotrzebna. I teraz tak, tak jak już wcześniej, radny Grzegorz Łysakowski wyraził zgodę pisemną na branie udziału w pracach tej komisji, więc wpisuję radnego Grzegorza. I teraz, czy pozostajemy przy stanie czterech radnych, ekspert, czy zmniejszamy liczbę radnych, którzy będą brali udział w komisji konkursowej do przeprowadzenia powiatowej wyborów ze społeczeństwem? Myślę, że nie więcej osób się przyda. Jestem tego zdania, więc uznajemy, że pozostaje czterech. Czy zostaje tutaj przedstawicieli Młodzieżowej Rady? I teraz bardzo bym poprosił o zgłaszanie się radnych do pracy wiceprzewodniczącą. Mam jeszcze dwie osoby chętne. Ktoś chce? Dobra. Radny Kamilkarski. I jeszcze jedna osoba. Okej, okay, jedna. Tak jest standardowe pytanie do naszej pani. Nie, po prostu chcę, żeby taka jedna osoba dorosła miała nad nami. W razie jakbyśmy sobie zobaczyli, takie pokąd nad nami wyraża pani sposób. Dziękujemy bardzo. I teraz, paragraf trzeci. Powołuje się przewodniczącego komisji konkursowej po sobie. I teraz proszę o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego komisji. Przez członków tutaj wcześniej zmienionych w paragrafie drugim jako skład komisji konkursowej. Chciałbym zgłosić kandydaturę Marty Mazurskiej, ponieważ jest tutaj obecna, jeśli chodzi o te tematy, myślę, że będzie się nie bała. Czy pani wiceprzewodnicząca wyraża zgodę? Wyraża. A więc powołuje się przewodniczącego komisji po sobie. Listuję radna Magdalena Mazurska. I teraz w związku z tym, iż jest to bardzo duży konkurs, będzie to konkurs o charakterze powiatowym. W projekcie uchwały jest paragraf czwarty, w którym powołuje się sekretarza komisji w osobie. I teraz tutaj jedną osobę do jako sekretarza komisji. Czy ktoś zgłasza swą chęć brania udziału? Nie tyle co brania udziału, tylko zajęcia z sekretarza komisji? Myślę, że ja mogę. Ale nie jesteś w komisji. Ale jeżeli oczywiście, to możemy przegłosować, czy rozszerzamy. Czy to myślę, że tak. Dobra, a więc tak. Kto jest za rozszerzeniem składu komisji konkursowej do przed 4 do 5 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza? Dobra. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W związku z tym stwierdzam, iż zwykłą większością głosów skład komisji konkursowej został rozszerzony o 5 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. I teraz, tak jak już wcześniej sekretarz Karol wyraził chęć brania udziału w tej komisji, więc wpisuję siebie Pawle jako członka komisji i automatycznie jako, nie tylko automatycznie, tylko jako sekretarza komisji. Czy ktoś z członków komisji konkursowej zgłasza się sprzeciw? Nie widzę. Więc czyli w paragrafie czwartym powołuje się sekretarza komisji w osobie radny Paweł Tomasz. Paragraf piąty. Regulamin konkursu układa w ciągu 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały Komisja do spraw organizacji konkursu. Tutaj wydaje mi się, iż jest to tak duże przedsięwzięcie, że tutaj nie tylko, że tutaj 15 minut omówienia tej sprawy na sesji byłoby za mało, a w związku z tym, iż mamy jeszcze dużo punktów w naszym porządku, proponuję, abyśmy ustalili wskazówki do regulaminu konkursu na naszym zebraniu roboczym i w związku z tym, iż jest to bardzo duże przedsięwzięcie o charakterze pracowniczym powiatowym, wnoszę o poprawkę do paragrafu 5, aby regulamin konkursu układa w przeciągu nie 14, tylko 21 dni komisja do spraw organizacji konkursu. Kto
Kto jest za wprowadzeniem niniejszej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż poprawka została przyjęta. Paragraf 6 uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zwierzchnej Rady Miejskiej. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy uchwała jest jasna? Możemy przejść do głosowania? Dobrze. Kto jest przeciw? To się jednogłośnie podjęto. Przechodzimy do punktu 8 w związku z wcześniejszą zmianą. Uchwała w sprawie odwołania Rady Młodzieżowej Rady Miejskiej. I teraz przeczytam wniosek Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej. Do Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Wniosek. Na podstawie paragrafu 15 ustępu 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza wnosi o skrócenie kadencji następujących radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. Martyna Jasińska, Kamil Szalankę, powiem o siłę Gracji Gojowskiej. Uzasadnienie. Prezydium Rady wniosek swój motywuje ten, iż wyżej wymienieni radni nie byli obecni na żadnym z zebrań roboczych Rady, czy złamali barierę 14 ustęp 3 statutu w brzmieniu. Radny ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady co najmniej 2/3 zebrań roboczych i pracach zespołów programowych, do których został wybrany. Na spotkaniach roboczych prowadzone jest lista obecności. Wyżej wymienieni radni nie byli także obecni na drugiej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej i nie przedłożyli na ręce przewodniczącego Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty posiedzenia usprawiedliwienia swej nieobecności, a więc w tym postępowaniu paragraf 14 ust. 6 statutu Rady. Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej uważa takie zachowanie radnych za nieodpowiednie, a przede wszystkim łamiące postanowienia statutu Rady i w związku z tym wnioskuje o odwołanie wyżej wymienionych radnych. Z poważaniem Prezydium Rady w składzie podpisali przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz Młodzieżowej Rady. Teraz chciałbym jeszcze skierować parę słów do Rady. Jaka jest motywacja tego wniosku przez Prezydium? W związku z tym, iż mamy bardzo ambitne plany, tutaj przyjęliśmy na tej sesji, przyjęliśmy nasz plan pracy, który sami słyszeliście, jest bardzo obszerny. Kolejne ręce do roboty, do pracy, przepraszam, są nam potrzebne. W związku z tym, iż wyżej wymienieni radni nie wykazywali żadnej chęci współpracy, nie kontaktowali się z nami, nie przychodzili na zebrania robocze, niektórzy nawet nie pojawili się na sesji, nawet nie złożyli ślubowania, myślimy, że po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających, w związku z tym, iż nasze plany są bądź co bądź dosyć duże, te cztery dodatkowe osoby, które będą przychodziły na zebrania, jest to bardzo duże, jest to duża pomoc w realizacji naszych zadań. Czy ktoś ma jakieś pytania? Prezydium z chęcią odpowiem. Nie widzę. A więc przechodzimy do głosowania uchwały. Będącego załącznikiem do uchwały nr 30/114/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Na wniosek Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza odwołuje się następujących radnych: Martynę Jasińską, Kamila Szlankę, Fabiana Mosiołka, Gracjana Dojechowskiego. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała